Czuwaj drogo komendant. Obojętny zlot. Harcmistrzu Świerczyk melduje 31. harcerski rajd szlakami Jędrusiów na apelu. Stan zgodny z pracą. Wszystko, co nasze, Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziem żyć. Świty się bielą, otwórzmy bramy, rozkaz wyrany, stań w słońce idź. Druhny i druhowie, zebraliśmy się w dniu dzisiejszym, aby czcić pamięć ludzi, którzy potrafili wytężyć wszystkie siły, aby wywalczyć wolność. Wolność Rzeczypospolitej Polskiej i zapełnić nam, Polakom, czas pokoju. Do uczestników zlotu 31. rajdu szlakami Jędrusiów. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na zlot i z żalem informuję, że nie mogę wziąć w nim udziału ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania. Gorąco pozdrawiam uczestników rajdu. Wasz szlak pamięci pokrywa się ze szlakiem chwały żołnierzy Władysława Jasińskiego Jędrusia, którzy przyjęli imię od swego dowódcy i nosili je dumnie, świadomi nieśmiertelnej sławy związanej z tym imieniem. Baczność! Decyzja numer 936 przez SU przez 2016 dnia 3 listopada 2016 roku. Na podstawie zarządzenia kierownika urzędu do spraw kombatantów oraz osób represjonowanych dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie Medal Pro Patria dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, a także regulaminu nadawania tej odznaki na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, wyróżnia Medalem Pro Patria. Pani Anna Kateusz, Pani Elżbieta Kubiec, Pan Andrzej Rębalski. Słoneczko na kipera, cześć! La, 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 la. Pierwszy. Kapituła harcerskiej odznaki Jędrusie na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu odznaki. W formie plakietki pierwszego stopnia honorowej ksiądz harcmistrz Jarosław Kuśmierczyk. W formie plakietki drugiego stopnia druhna Weronika Gross, druhna Weronika Twarowska, druhna Katarzyna Gęborek. W formie plakietki trzeciego stopnia pamiątkowej 9. Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty. Kapituła wyraża podziękowanie za wkład w pracę dla środowiska jędrusiowego harcerstwa, za trud i czas poświęcony dla kultywowania wśród młodego pokolenia legendy oddziału partyzanckiego Jędrusie i tradycji polskiego państwa podziemnego. Baczność! Za kapitułę harcmistrz Małgorzata Ślaska, przewodnicząca. Niedawno miał urodziny. Czy będzie miał dopiero urodziny? Nieważne. Wiem, że na pewno w listopadzie. Wielka Tychowska, nie Pardubicka, Wielka Tychowska, w kolorach szczepu nadolnickiego. Dziękuję bardzo. Harcerski rajd jędrusiowy to przyjaźń, wspaniała zabawa, przygoda, ale też piękna nauka historii i patriotyzmu. Dla mnie ten rajd kojarzy się z wieloma osobami. Kojarzy się przede wszystkim z nieżyjącym Jackiem Ślaskim, który powołał, ale i również z moim ojcem, z moim stryjem, Stadziem Przewerą, którzy starali się nawiązać
kontakt z młodszymi od siebie i przekazać im to najlepsze, które łączyło ich w czasie okupacji. Rajd jędrusiowy to dla nas już pewnego rodzaju tradycja, bo był to jeden z pierwszych rajdów, na który przyjechaliśmy. I teraz tak na dobrą sprawę przyjeżdżamy tutaj, żeby się spotkać z przyjaciółmi, wspólnie pośpiewać, powymieniać się tym, co przeżyliśmy w ostatnim czasie. No i chyba po prostu dobrze się bawić. Wspaniałe wspomnienia, świetna atmosfera i duża porcja historii. Na rajdzie jędrusiowym podobało mi się, bo jest fajnie, interesująco. Można dowiedzieć się dużo o historii. No i jest fajna przygoda, można poznać historię i dowiedzieć się dużo o tych, którzy dzięki nim mamy wolną Polskę. Najbardziej podobało mi się, jestem tutaj co roku i chciałabym przyjeżdżać zawsze. Akurat w tym roku było najfajniej, mieliśmy trochę dłuższą trasę, ale fajnie było. Najbardziej mi się podobało dziś, w tym roku.